uprawione, co to nie zrobione. A to jest uprawa bezorkowa prowadzona. Tutaj się nam takie źródełko trafiło, może się nie utopimy na nim, ale jest widać, że nie dało się wjechać, bo mokro bardzo. Chłopik lubi, jak jest głęboko zasiany. Dlatego go zależujemy. Czemu wybrałem uprawę bezorkową? Chłopik i tak się głęboko korzeni. Rozbija strukturę gleby. I jedziemy dalej. Nawróciliśmy się. A więc tutaj było zboże pszenżyto, a teraz będzie bobik. Trochę użyźni gleby. Przypuszczam, po bobiku też będzie siane bezorkowo, bo już jest wypróbowane w pszenicy. Później wam pokażę, jak ta pszenica się prezentuje, bo pierwszy rok było robione bezorkowo. Według mnie jest bardzo dobrze. Tak więc czasami można sobie odstąpić pługa, choć nie jestem zwolennikiem tego, żeby się go całkiem pozbyć, bo czasami jednak glebę trzeba trochę wymieszać, żeby trochę tych wszystkich substancji nawet ze środków ochrony weszło w tą glebę, żeby uległo degradacji. Nawet nieraz jest zalecane, żeby na opakowaniach, że w przypadku likwidacji plantacji wymieszać glebę o pługie, czyli znaczy, że coś w tym jest. Tak więc uprawę bezorkowo można też prowadzić, mając nieco mniejszy sprzęt. Uważam, że tą talerzówką Tolmę się bardzo dobrze do bezorkowej uprawy robi gleba. Wiadomo, nie jest to idealnie, jakbyśmy chcieli, ale i tak uważam, że jest dość dobrze, bardzo dobrze. Robimy sobie małą przerwę, coś wam pokażę. Taka piękna woda tu się zrobiła. Takie piękne źródełko. Gdzieś tu nawet było widać, jak woda wybijała z tej ziemi, ale już chyba tego nie znajdę. Albo się już uspokoiło nieco. A nie, tu widać. Widzicie, jak tam bulgota i sobie wychodzi źródełko. No tu kiedyś mi się zdarzyło utopić kombajnem, co możecie nawet widzieć, że były później wrześniowe żniwa, to właśnie na tym polu, bo tutaj sobie siadnie, dało się wjechać, bo było dość mokro i tak później ominąłem to i tak, ale udało się większość wykosić. Nie wiem, czy dobrze będzie widać. Może wrócimy po prostu za mięśni. O, teraz widzicie, jak tam wypływa sobie źródełko. I tak płynie po polskiej krainie. Tu się nieco rozlewa, no i tam płynie już w dół po polach. To wtedy, co właśnie były te wrześniowe żniwa, to było tak, tutaj wybijało to źródło, że było widać normalnie aż pompującą taką wodę z ziemi. To ciągnęło się po wszystkich polach i tam kawałek dalej mam następną dzierżawę. To musiałem sobie przy sianiu zrobić taki rowek, żeby ta woda leciała dalej, bo zaczynało się robić i tamto pielisko, ale na szczęście udało się to opanować. Co z kolei w następnym roku w ogóle się nie pojawiło, to źródło, ono zależy, jak tak się trafi, czy suchy, czy mokry rok, to kiedyś mówili, że to źródło się otwierało na suchy rok. Jak będzie teraz, zobaczymy. No. Maszyny ucichły, to można sobie trochę ciszyć. O, Kraków widać, nie wiem, czy będzie dobrze, a widać go nawet. Jakie bym wymienił wady, zalety bezorkowej uprawy?
No, jeśli zalety, na pewno mniejsze zużycie paliwa, bo orka jednak jest dość energochłonnym procesem. Druga sprawa, no teoretycznie gleba, jeśli jest tam odwracana, jej się struktura i tak dalej, i tak dalej. No, czy to bym dał plus czy minus, no zależy, jak ktoś będzie na to patrzył. No, powiedzmy, że to wierzyć naukowcom i jest to plus. Co na pewno z wad będzie? Większa presja chwastu, bo jednak no, te chwasty nie. To co są pozostałości poprzednich upraw, zostają jednak na górze i bardziej musimy stosować tą chemię. Tyle, że teraz gdzie jej nie stosujemy, więc wychodzi na jedno. Co jeszcze z takich minusów bym powiedział? W sumie ten chyba jest taki najważniejszy. Na razie mi inne nie przychodzą do głowy. O, jeszcze możecie raz popatrzeć sobie na widoki. Góra akurat dzisiaj nie widać, ale musicie mi wierzyć na słowo. Gdzieś w tym miejscu Tatry się pojawiają i tak samo Babia Góra. Może jakiś lekki zarys tam Babiej Góry widać, ale nie dzisiaj, żeby było widocznie, bardzo dobra widoczność, ale za to Wawel, nie wiem czy mi się uda przybliżyć, tam powinno gdzieś być widać, wiem, będziecie widzieć jakieś pewnie kwadraciki, bo na takim przybliżeniu, ale tam jest właśnie Kraków. No, kiedy warto zastosować tą uprawę bezorkową? Na pewno, gdy stosujemy rośliny z innych grup, czyli jeśli mieliśmy zboże, to po zbożu możemy rzepak, czy tak w moim wypadku tutaj bobik. Jeśli na przykład po rzepaku, no to wtedy zboże. Tak więc no, musimy to jakoś na przemian robić, ponieważ no, jeśli występują nam samosiewy, tak jak po zbożach, no to bez problemu w bobiku zwalczymy, czy tak samo w rzepaku, czy z kolei rzepak po zbożu, jeśli jest. Tu jest bezorkowa pszenica po bobiku. Widać, że dość ładnie rozwinięta. Tutaj na uwrocie to już w ogóle dywan się zrobił. Co nieco widać chwasty jakieś się pojawiające, ale niektóre też jak po jesiennym odchwaszczaniu, że padły, ale pewnie trzeba będzie jakąś poprawkę zrobić sobie na wiosnę teraz. Jeszcze raz można popatrzeć, o jaki ładny zachód słońca.